Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Indy, witam was w kolejnym już materiale z gry Tomb Raider. Nie wiem dlaczego mnie cofnęło w to miejsce, skoro ostatnio byłem przy tym ognisku. Ale okej, nie interesuje mnie to zupełnie. Chodźmy gdzieś tutaj. No cóż, ta ciężarówka utkwiła w naprawdę w ciekawym miejscu, aż dziwne, że nie spadła. Bo ją nic tutaj nie trzyma. Wow, dobra, nie ma tak się przestraszyć od razu na samym początku materiału. I to przez czornego jeszcze. Wow! I nas zrzucił. Dobra, nie ma to jak fail na początku materiału. Dobra, słuchajcie, nie no, naprawdę się przestraszyłem trochę. Jak nagrywam, to jest noc. A tu czorny wychodzi i was spróbuje zepchnąć z nienacka. Wow, naprawdę człowiek może się wystraszyć. Dobra, teraz już wiem, że wyjdzie, więc to nie jest nic strasznego. Tak, mam jednego. Dobra, tym razem nie zawalę. O, pięknie. Tak, powinno się skończyć od razu, ziomoś. Nie, że ty mnie spychasz, tylko że ja ciebie wywalam. Okej, dobra. Cholera, ilu ich tu jest? Naciśnij szyk, by unikać ostrzału wrogów. No wiem, o tym wiem. Czekajcie, na razie to podniesiemy. Fuck! Zaczęło się palić. Gdzie oni są? Tam jesteście. Fuck, no i chybiłem oczywiście. F, by odepchnąć. Fuck you! Dobra, gin. Dobra, ja muszę tutaj się trochę ogarnąć. Wiecie co? Jest noc, a ja mam tutaj ochotę ciągle krzyczeć, że mnie ktoś tu bije. A to raczej nie jest zbyt miłe dla sąsiadów. Okej, dobra, kilku tu już padło. No nieźle się tutaj obstawili. Wiem, widzę cię, ziomuś. Bum! Jeszcze jest ich... Fuck, przeładuj! No, goście naprawdę zaczynają tutaj szaleć sobie. Dostał? Nie wiem, ale piękny headshot. Takie coś mogłoby być zawsze. No cholera, ilu was tu jeszcze przyjdzie? No dawaj, ziom. Bum! Kocham patrzeć, jak oni się łapią za szyję. To jest takie piękne. Zaraz, skąd jeszcze do mnie napalają? Stamtąd, okej. Fuck, jeszcze żyjesz? No i super, no jeszcze nas podpalą. Dobra, nie wiem, czy tam jeszcze ktoś jest. No, no jasne, że jest. Wow, jest tam jeszcze sporawą. No strzela, no co wy nie powiecie? No i chuj, chybiam, chociaż to jest łatwe. Wbrew pozorom, zabijcie ich. O! Czy mogło być lepiej? No, kurczę, w końcu. Dobra, ja wiem, że tej amunicji mam sporo, jeszcze sobie ostatecznie zwiększyłem liczbę amunicji w tym karabinie, z tego co pamiętam. No, come on, coś. Ej, na serio nie mogę go zabić. Dobra, podnieść. Łoni, skąd ty masz kurwa takie połowy? Dobra, no w końcu padł. Trochę cię zajęło, no ale padł. Trzeba im celować po łbach. To też nie jest takie proste. No, wychylaj łeb. Aj, zaświebiony. No cóż, jak wiadomo, ja im nie biorę tutaj za dużo życia, ponieważ jeszcze no tej broni nie mam zbyt dobrze ulepszonej. O! No nie, chcesz tak. Dobra, coś czuję, że chyba powinienem ich likwidować z łuku. O, raz dostanie i mocniej. Łuk jest ulepszony na maksa. Albo nie na maksa, nie wiem, ile jest nie ulepszony. Czy tutaj jest możliwość przejścia? Tak, może znajdę tutaj coś ciekawego, albo będę mógł wykorzystać ich broń przeciwko nim samym. Co ja tu mogę zbadać? O, w trakcie walki jestem, a będę badał. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Pewnie tak, nieśmiertelniki. Mogę coś jeszcze tutaj znaleźć odnośnie nich? Raczej nie, tutaj nic więcej nie można znaleźć. Elita Senshi. Okej, dobra, zamknij. Nie, jak mówię, w trakcie walki jestem, a ja tutaj bym sobie zbierał jakieś znajdźki. Dobra, tutaj zabiłem tego gościa. I co, tutaj nic więcej nie ma. No nic, stąd mógłbym ich też mieć dobrą pozycję, żeby ostrzelać, ale... chwilowo... O, ja przecież mogłem strzelić w te beczki, ale zapaliłem. Wszyscy by zaczęli płonąć. No cóż, nie zauważyłem ich wcześniej, wolałem pozbyć się pojedynczo. O, to kurwa między. Na ścianę, wow! Miał chyba mołotowa, prawda? A ja go tutaj przywaliłem w trakcie przechodzenia. I gin. Pięknie, gdzie kolejni? Są na blisko. A nie widzę was. Przepraszam, ziomuś. Też masz łuk, też łucznik. Super. No wychodź. Jebut, prosto w plecy. Okej, no cóż, muszę tutaj znajdować jak najwięcej tych surowców, jak najwięcej tych wszystkich strzał, wiecie, bo ja ich trochę tutaj zużywam. Trochę tu strzelamy, trochę tu jest zamieszania. No ale wszystko się zwraca, więc ja tutaj nie muszę się jakoś bardzo martwić o te, wiecie, pociski i tym podobne. Wow, gdzie kolejni? Aha, tam oczywiście. Kurwa, ilu was tu jest? Wow, pięknie.
kocham tak atakować idealnie, kiedy koleś leci. Wiecie, pięknie to wygląda, jak tak padają. Kolejny. Gdzie jeszcze? O, oh fuck! Zdążył podejść. Dobra, kolejny jakiś czornuch. No i... Oj, nawet nie zdążyłeś wejść, ale żyjesz. Nie wiem, co tam kombinuję. Nie żyję. Tak. Za wszelką cenę? Ja wiem, za jaką cenę. O, tak, tu trzeba ognia. Super, znowu mnie tutaj próbują, wiecie, ukatrupić. Fuck! Jest kolejny duży. Gdzie oni to rzucają? To żebym ja się tutaj nie podpalił rzeczywiście. Dobra, dostał raz. Fuck, jak mi dostaną w głowę, to trzeba ich mieć tutaj z dwa razy co najmniej. Aj! Spadaj. Laro, spadaj, bo jest niebezpieczne. Wow! Kurwa, jestem naprawdę ranny i to poważnie, bo zacząłem się palić. Więc wiecie... Wow, pięknie. Nie mogę im pozwalać rzucać tych młotowów. Jak rzucą, to jest po mnie. Oj, coś się dzieje. Zdrowie! One zdrowie! No chyba was pokurwiło, uniki. Skup się. Aha. Skup się. Dobrze, dobrze powiedziane. Dobra, fuck you. Muszę robić uniki. Jakoś czekać, aż ten frajer się odsłoni. Dobra, to wcale to łatwych nie będzie należeć. Wiecie co, ja może sobie zmienię broń? Nie, nie mam możliwości zmiany broni? Mam. Dlaczego nie mogę? Nie mam tego mojego karabinu maszynowego? Nie wiem, ale koleś się naprawdę będzie bawił maczetą, co kurwa z Rakowa jest. Znaczy z tego Rakowa, Krakowa. Raków to mi się powiedział na szybko, bo wiecie, człowiek z Częstochowy kojarzy bardziej Raków. Dobra, ja muszę tutaj czekać, aż on tutaj wykona jakiś ruch. Obejść go, spróbować. O, właśnie na coś takiego czekać. Super. Tak, tracisz kulę. Wow, 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 wow. Dobra, muszę czekać, aż on się odsłoni. To jest jedyne wyjście z tej opresji. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Taki cwany byłeś? Wolej, żeby powalczyć za kolegów. Kurwa. Nikt tutaj nie strzela, no. No nie wierzę. Czy on nie obrywa? Ja wiem, że on ma mocny na swój kombinezonik, bo oprócz tarczy, no, bawi się w typa ze spadu. Czy słatu. O, pięknie. No Boże. Dobra, twardy byłeś, no. Tarcza znikła. Jedna, druga część łuk. Wow. No, zobaczcie, jaki kurwa ze mnie Rambo. Dobrze, Laro, dobrze powiedziałaś. Nadal żyje i nadal ma się dobrze. Okej. Okay. Części broni ulepszają twój arsenał. Szukaj ich w pojemnikach z surowcami oraz u poległych wrogów. Okej, okay. Jeśli sobie ulepszyć mogę łuk, świetnie. Zbieraj dużo punktów doświadczenia. Im więcej, tym szybciej nabijamy kolejny levelek. Okej, okay, co my tu mamy? Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę, czy dla pewności tutaj niczego nie zostawiłem. Zawsze się może jakaś skrzynka. O właśnie, była skrzynka, wiedziałem. Ale nie, a to jest maksymalna ilość amunicji. No to cóż, sprawdziłem wszystko tutaj, co chciałem. Ten byk padł, który był moim tutaj takim póki co chyba najgroźniejszym zdecydowanie przeciwnikiem. I co? Tu mogę albo podpalić, albo... Ej, a! Dobra, nie wiedziałem, że o to chodzi, bo to jest kilka rzeczy, myślałem o czymś innym. I co my tu mamy? Surowce zdobyliśmy. Aha, dobra, to była skrzynka z surowcami. Może być. Tego nie mogę podnieść. No to przejdziemy się na razie w tą stronę. Czy tutaj coś znajdziemy? Nie, bo to jest to samo. W ogóle, no, szczury jakie wielkie, Jezu. Że też się uchowały. Myślałem, że ci goście będą jeść nawet szczury. Chociaż w sumie tu jest pożywienia dużo. Dużo różnego rodzaju zwierzątek. Okej, okay, to będę mógł podpalić. To zaraz się cofnę na dół. Tu już kolejne surowce. Jeszcze trochę i wszystko będzie nasze. Dobra, tutaj za chwilę przyjdę. Nie znam, te szczury są ogromne, naprawdę. Wiem, że się podniecam teraz szczurami, ale musicie mi wybaczyć, ale są wielkie skurczybyki. Okej. Okay. Zaraz, to jest tylko amunicja, tak? No tak, to jest tylko i wyłącznie amunicja. No to idziemy, wiecie, szerzyć mój płomień dalej. Niech się zapali, pewnie dostaniemy surowce, no albo coś cenniejszego. Nie mam pojęcia. Raczej surowce. Podpalaj. Zobaczmy, tylko żeby mi to nie spadło na dół. Kurwa, wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że mi spadnie. Dobra. Ulepszenie broni dostępne. Super, już mogę znów ulepszać broń. Znów wystarczająca ilość surowców. No dobra. Czy tutaj też czegoś nie ma czasem? Przypadkiem? A przecież stąd mogłem podpalić, ale jestem głupi. Nie wiedziałem, że to jest jakiś płomień. Dobra, weź go zgaś. Wieża radiowa, nowy obóz. Jak to nowy obóz? A, jest ognisko, super. Czy jeszcze coś ciekawego tutaj znajdziemy oprócz ogniska? Czy to jest jeszcze... Nie no, ta wieżyczka jest już tutaj. Może być. Dobra, naciśnijmy sobie.
Mogę coś ulepszyć, może coś ulepszymy rzeczywiście. No teraz się zastanawiam, czy ulepszyć może coś pod to. Tylko że tutaj nie wiem, czy na cokolwiek mnie stać, bo to już są takie droższe ulepszenia. Stać mnie jedynie na dłuższy magazynek. A, zainwestujemy. A czemu by nie? Dłuższy magazynek też się przyda. Okej, dobra. Zdobyliśmy to miejsce. No to teraz wystarczy już chyba wejść tam. Spacja by skoczyć, dokładnie. A, czyli tym razem tak. No tak, no bo tutaj byś nie dawała rady na tym swoim urządzonku jakoś tutaj wyjść z tego. Dobra, zaskocz. I co teraz? No mamy drabinę, więc po prostu trzeba wchodzić. Z tego co wiem, z tego co zauważyłem, Lara nie lubi dużych wysokości, boi się ich trochę. No to jest w końcu też taki moment, wiecie, no zabijała zwierzęta, zabijała ludzi. Teraz czas przełamać kolejny opór i wejść na dużą wysokość. Dawaj Laro, nasz dane. Wow, już miałem powiedzieć, że tutaj nic cię złego nie zaskoczy, a to proszę bardzo. Część drabiny spadła w otchłań, gdzieś tam w śnieg głęboki. No i cóż, zaraz nadamy ten sygnał, zobaczymy, czy ktoś się w sumie odezwie. Nie mam bladego pojęcia. Dawaj Laro, nie bój się. Jeszcze jedna drabinka. Jesteś już prawie u celu. Tutaj, no wiecie, no wow, miejsce piękne. Wow, no nie licząc tych ptaszków, naprawdę piękne. Ładne, ładne widoczki pod tym względem, nie licząc też tych zrujnowanych budynków. No kiedyś musiało tu być naprawdę ładnie. Wspinaj się, wspinaj się. Okej. I co, jeszcze wyżej? Jeszcze? Czy jestem już na wystarczająco dużej wysokości? No dałaś radę, Laro. Chyba nie wierzę, że cała ta wieża padnie. Ja w to nie wierzę. Wspinaj się jeszcze wyżej, albo już... Nie no, trzeba jeszcze wyżej, tutaj nic nie ma. No, no jeszcze trochę. No jeszcze trochę. Ale przynajmniej... To się już chyba nic tutaj nie urwie. To byłoby już chyba zbyt chamskie. O, tylko że właśnie co dalej? Jak dalej zamierzasz się wspinać? A, jest taka jakaś mała część tego, dasz radę. Dobra, co? Wow. A jednak wszystko ma jeszcze szansę się urwać. No cóż, to jest pech Lary. Czego nie dotknie, to się w końcu urwie. No i cóż, no w końcu dotarła do tego upragnionego miejsca. Tak więc... Ładnie to wszystko wygląda. Dobra, teraz się trochę zamknę i posłuchajmy, co tu się będzie w sumie działo. Alex? Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Okej, okay, przesuń w lewo lub w prawo, czyli ja tutaj dostrajam, dobra. Czekajcie. Coś się musi znaleźć. Na razie nie. Nie. Też nie. O, dobra, czekajcie, zmień tuner. Naciśnij A, aby przełączyć. Dobra, wycisz szumy. To spróbujemy. Szumy. To same szumy. Było trochę ciszej, ale jednak nie. Wciąż nie tak jak trzeba. To jeszcze trochę. O, już jest ciszej. Przynajmniej przez chwilę było. O! No, jest lepiej, zaraz coś usłyszymy. Zaraz złapiemy sygnał ratunkowy. No tak. Dam radę, no chyba dam radę. Na razie to już nie wiem, czy nie obróciłem całe, tak wiecie. Tu międzynarodowy system reagowania ratunkowego. Proszę określić swoją sytuację i położenie, a następnie czekać. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N-177A. Szukamy was od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też! Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy. Bez odbioru. Lara Croft! Jesteś moją bohaterką! O wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła! Dobra. Jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać.
Okej, okay, wow, czyli mogę stąd teraz zeskoczyć, spoko. I dostałem nowy punkt umiejętności, super, dobra, skaczemy. No przynajmniej szybko stąd zejdziemy, nie będzie problemu, możemy znów tak powoli tutaj włazić. No i fajnie, fajnie, Larze udało się nadać sygnał, tylko teraz pytanie, czy ci goście nie będą mieć problemów z dotarciem tutaj? No nie wiem, czy oni o tym pomyśleli, ale ja bym tak pomyślał od razu. Okej, okay, to jest, wygląda na miejsce zasadzkę, szczerze. Wygląda to na miejsce, w którym zaraz może mnie coś próbować ubić. Paliwa. A, ale też w sumie wygląda na miejsce, w którym mogę, wiecie, rozpierdolić wszystko i będę przynajmniej sygnał. O, no pięknie. Muszę znaleźć tak sposób, żeby podpalić paliwo. No to podpalić paliwo, no to trzeba po prostu znaleźć... O, mamy tutaj coś? Nie, mam wystarczającą liczbę amunicji. No muszę znaleźć jakiś ogień. O Boże, kolejny trup. Okej. Co tu może znajdziemy? Na pewno coś znajdziemy. Tutaj jest więcej amunicji. Czemu tej amunicji mam aż tak dużo? Co my tu mamy? Czy teraz już nie muszę szukać, wiecie, krzesiwo, przytrzymaj E, żeby teraz nie muszę szukać po prostu dostępu do ognia, teraz mogę sam go wytwarzać, zajebiście. Strasznie się cieszę. Okej, tylko żebyś, Laro, mi tutaj nie spłonęła, bo to też jest taka możliwość. Ja wiem, jak się, jaki może dojść do takiego wybuchu. Dobra, uciekaj, czemu ja nie mogę... O, no, Lara, nie przejmuje się niczym. Jest! Matias miał rację, ta wyspa nie lubi nikogo. Co teraz mam robić? Dobra, ja to mam to przebyć na razie. A ja steruję poniekąd Larą. Dobra, chyba dobrze wiedzieć. Wow. No świetnie. Poczekać aż się zabiję. No bo nadzieję się na jakiś, wiecie, nie wiem, fal ostry. Tylko na to czekać. Dobra, na razie muszę jakoś przejść. Dam radę pod. Wow, było dziwne i... Auć! Okej, okay. Jak mam przechycić? Okej, okay, ogar. Dobra, do... O mój Boże. Uciekaj. Wow. Pytanie, czy ten samolot zaraz nie będzie spadał znów w to miejsce? Nie no, udało się. Wbrew pozorom nie było to aż takie trudne. O, no chyba, że nas czeka jeszcze jakieś tutaj niebezpieczeństwo. No, żygnij sobie. Jeżeli ci to pomoże. Z wymiotu. Odblokowano model. Menu główne, materiały dodatkowe. O, jakieś materiały dodatkowe. O! Pilot. Przeżył pilot. Muszę się do niego dostać. Nie wiem, czy to jest w sumie... Czy to mi da coś? Czekajcie, korzystając z długich, zwisających płacht, możesz skoczyć znacznie dalej. Aha, dobra, czy ja rozumiem, że mam jakoś tak skoczyć? O, udało się. Powiedzmy, że jakoś to się udało. Wow, no ale oczywiście zaś wszystko musi się próbować zawalić nade mną. Los Lary. Dobra, chwytaj się, dawaj, podciągaj. Czego się tam uczyli? Czyż się... O fuck, ja miałem z tej strony? Myślałem, że tam bardziej od tamtego miejsca się chwyczyć, no ale... dobra, dajesz zanim to wszystko. Jak widać, teraz mamy taki element po prostu ucieczki. Ucieczki przed, przed zagrożeniem. O Boże, doskoczymy? Powinniśmy, dobra, dało radę. Teraz gdzie? Teraz w dół. Dobra. Ja pierdolę, co tu się dzieje, Laro? Co tu się dzieje? A teraz co? Jakaś cutscenka, czy... O! Zostaw mnie! Spieprzaj do cholery! Laro! Jesteś tam? No i zajebiście, zabili nam pilota, po to go próbowaliśmy tutaj zwerbować, żeby przybył, żeby tylko od razu zginął. No super, dobra. Ja pierdolę, no super, to jest unik dopiero. Wow! Czy on sobie robi jaja? On będzie nam dynamit słyszał tutaj pod nogi. Na to wygląda. Dobra, no jeszcze tylko kilka razy. Co? Moja broń jest do niczego?
Raczej twoja krakowska maczeta jest do niczego. No, bi. Super, o, no w końcu. No cóż, trochę zużywam na nich amunicji, ale prędzej czy później to się udaje. Czy tutaj mamy coś? Tak, tu mamy strzałę, ale nie mam wszystkiego pod dostatkiem. Naprawdę wszystko... O, dobra, czekajcie. Miałem tak podpalać, no i teraz nie ma problemu, już nie muszę szukać źródła, źródła ognia. Wszystko jakoś bez problemu tutaj nam będzie, wiecie, przechodzić. Super, zebraliśmy. Dobra, weźmy może, żeby już się nie paliło, po co ci na ogień ciągle. Jest środek dnia. Najgorsze jest to, że pilot nie żyje, ale być może znajdziemy coś przy nim cennego. Coś, co nam się może przydać. No nie wiem, szkoda, że zginął. Jednego zdążył zabić, ale no drugi go ukatrupił, szkoda. Mogę sprawdzić jego ciało? A nie, a przez przypadek klikając zapaliłem. No nie mogę. No to dobra, idziemy. Czyli wezwałem go zupełnie niepotrzebnie. No szkoda. Lara ma kolejnych ludzi na swoim sumieniu, no bo mogła pomyśleć, że skoro wiedziała, co się stanie, no to po co go wzywała? Okej, kolejne ognisko. Znów wykorzystamy to miejsce. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot? Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinna była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. No tak jak myślałem, Lara znów się obwinia. No ale cóż, no nie spodziewała się, to nie jest racjonalne. No poniekąd tak. Poniekąd to nie jest wcale racjonalne, no ale no, tak się już wydarzyło. Czekajcie, może w to na razie nie inwestuję, to mnie nie interesuje. Tutaj mogę tylko w to dać, skupioną mi zdaje ci więcej czasu na wycelowanie. A zainwestujmy w to, to się przyda, ta umiejętność z łuku. Niech i ona będzie. Zaraz, ile ja mam tak właściwie surowców? Jak to 24 tylko? Serio? Tak mało? No cóż, no w sumie ostatnio już to... Ulepszałem sobie, no to czego ja tutaj liczę, że... Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Okej, w ogóle w tym momencie wydaje się nam Lara ruda, jak jest pod takie dziwne światło. No cóż... Ba się wracać, spotkać z Rotem, spoko. Pójdziemy, spróbujemy się z nim spotkać, o ile oczywiście nam kolejny jakieś ruskie czy tam nieruskie zbiry. O, no i super. Oż fucken. No nie wierzę, tym razem strzelamy do góry nogami. Wow. Zabij, ja pierdolę, aż dziwię, że nie muszę przeładowywać. Strzel w bloczek. Okej. Dobra. Wow, no teraz to już strzeli z ostrej amunicji. Teraz spoko. Co? Lina. Aha, czyli ciągle zdobywamy nowe przedmioty, miło. Wow, nie strzelać, nie strzelać, panowie. Teraz, jak to jest? Naciśnij środkowy, by strzelić. A, ja mam o to chodziło. O, dobry pomysł. Już szczerze bym nie wpadł na coś takiego. Dobre, naprawdę dobre. Czy teraz rozumiem w końcu, jak mogę wykorzystać sobie tak? Dobra, muszę się jakoś odsunąć, bo jestem no, prosto na ich... Fakt, są tam. Nie przypalaj mnie. Ma jakąś rację, czy to jest dynamik? Ja wiem, że oni mają maszynówkę, wiecie co? Ja tutaj powinienem... Teraz nie mam maszynówki, przecież ja nie mam maszynówki. Mam jakąś maszynówkę. Dobra, o, tak musiałem to zmienić. No, nie po to zbierałem tyle tego wszystkiego, no jeszcze mnie zabiją. Kurde, nie chcę ginąć. Za dobrze mi idzie. Nie zamierzam ginąć. Fak, przyładuj mu, pięknie. No oczywiście punkty doświadczenia przy okazji zdobywamy. Musi być jakaś droga na górę. Sprawdzałem już ich zwłoki. Czekajcie, strzała z minności, kiedy używasz łuku, by strzelić i pociągnąć przedmioty. Aha, czyli to na tej zasadzie działa, bardzo dobrze. Zrozumiałem, Roger Dead. Okej, czy tutaj coś jeszcze jest? Naciśnij E, by podnieść. Aha, tam były strzały, mogą być. Czy ja rozumiem, że mogę jakoś tam się dostać? Na razie to moim celem jest dostać się tutaj, do kolejnej skrzyneczki, kolejne punkty doświadczenia zebrać. Owszem. Dobra, czekajcie, kiedy używasz łuku? No to jak, ja muszę zrobić... A, łuk sobie zmień. Na przykład tak i tak. I co ja teraz zrobię?
Nie no, szczerze, a może w to muszę wycelować? Nie jestem na 100% pewien. Ona w ten sposób po prostu przeciąga przedmioty. Aha. Okej, okej, jeszcze w to mogę. No dawaj, dawaj, ciągnij. Dziwnie to brzmi, jak się tak mówi dolary. No ale... No ale cóż. Okej, czy jest jeszcze gdzieś jakaś lina? Czy ja tego gdzieś jeszcze mogę... A, tutaj. Nie wiem, mogę to mocniej? W sumie to nie robi różnicy, czy to jest mocniej, czy słabiej. W każdym razie wiem, że... A nie, może to jeszcze raz muszę sobie przyciągnąć. Dasz radę to przyciągnąć jakoś tak blisko? A, bo to chyba przyciągam za każdym razem coraz bliżej. Nie jestem na 100% przekonany, czy tak to działa. Hmm. Jeszcze byłoby fajnie wiedzieć, jak ja mam się tam dostać zaraz. Na razie powinienem gdzieś tam. Tylko jak mówię, trochę jest to niebezpieczne. Może sobie zrobimy... czekajcie, zmień miejsce zapisu. Ja sobie na jakimś tam... Jak to nie mogę już nowych robić? Co za chamstwo. Dobra. Zapisuj grę. Nie dam rady tak dostać się. A, dam radę. Spoko, nie byłem do końca przekonany po prostu, czy o to tutaj chodzi. Ale jak widać, tak. Tutaj sobie odblokowałem też drogę, posprawdzę, a amunicji się przyda więcej. Dawaj, podnoś. No dokładnie, do tej, której tam potraciłem, surowce odzyskuję. Może być. Czy tutaj też mnie nie czeka jakaś trofka? Może, znaczy trofka nie, tylko w sensie, że o, jakieś tutaj surowce. Warto było się wybrać. No, akurat strzał mam na maksa, więc na nich mi nie zależy. Skaczesz. W sumie już za niedługo będę kończył ten materiał. Ale może jeszcze się gdzieś przejdziemy. Na przykład tutaj. No może jeszcze sobie tutaj coś zróbmy. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. Oho. Dobry punkt do zaczepienia, spoko. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ja to zrobię. Czekajcie, używaj strzał z liną przy drewnianych balach, żeby robić mosty. Jak to przy drewnianych balach? Czy to o to chodzi, że jak jestem tutaj? Nie wiem. Teraz zobaczymy. Mogę to jakoś przywiązać? Ej, dobre. Na serio dobre. Czy tutaj też coś jest? Do czego coś robią takie typu przedmioty? Nie wiem, tutaj po coś wbiłem? Potrzebnego? Nie, może stąd też muszę jakoś zahaczyć. Nie, to już jest raczej bez sensu, bo tu właśnie nie mam o co. Nie no, dobra, mam jedną, to chyba Lara da radę tutaj wejść, prawda? Dasz radę? No dokładnie, da radę, świetnie. Możemy iść dalej. No, lepiej do tej wody nie wpaść, aczkolwiek nie zleciałbym nigdzie, bo jest za chora. Dobra, spadaj. Okej, dobra moi drodzy, tam potem może być więcej akcji, dlatego wykorzystam tą chwilę spokoju i sobie na dzisiaj już zakończę ten materiał. Mam nadzieję, że podobał wam się. Dzisiaj też trochę było tej akcji, udało nam się w końcu dostać na szczyt tej wieży. Szkoda tylko, że w sumie nic z tego nie zyskaliśmy, no bo samolot spadł, piloci nie żyją, no nic nie zyskaliśmy. W każdym razie mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. My widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie.